Chcecie, zatrzymajcie się na chwilę, bo te słowa, które tutaj usłyszycie, uratują wam życie, gwarantuję wam to teraz. Zatrzymaj się, przyjacielu, zatrzymaj się na chwilę. Jest zwycięstwo. Jezus kiedyś złożył obietnicę, grzech nad wami panować nie będzie. Grzech nade mną nie panuje. Uwielbiam Cię, Jezus, za to, że grzech nade mną nie panuje. Żaden grzech nade mną nie panuje, przyjacielu. Wstaję rano, patrzę w lustro i widzę szczęśliwego człowieka, głęboko szczęśliwego. A udawałem, zakładałem maski wiele lat. Żyłem w egocentryzmie, nienawidziłem ludzi. Ale przyszedł Jezus, nie jakaś religia, przyjaciele, nie jakaś religia. Przyszedł Jezus do mojego życia, ponieważ szczerze zapragnąłem Go w moim sercu. Upadłem na kolana w pokoju, powiedziałem, ja Cię, Jezu, nie znam. Ja chcę Cię poznać. I On przyszedł. Położyłem się spać. Wstałem rano nowym człowiekiem, przyjaciele. Nowym człowiekiem. Jezus nie chce, żebyś Ty się starał zmienić. Jezus to z łaski zagwarantował. On chce, żebyś się wymienił, przyjacielu. Umrzyj dla tego świata. Umrzyj dla tego świata. I powstań z martwych z Jezusem. Ja powstałem z martwych. Grzech nade mną nie panuje. Nie jestem zniewolony niczym. Mam drugie dzieciństwo. Mam 34 lata i mam drugie dzieciństwo, ponieważ mieszka we mnie Bóg, żywy Bóg. Przyjaciele, Jezus chce narodzić się w człowieku. Jedynym problemem człowieka nie jest grzech. Jezus pokonał na krzyżu grzech. Przybił grzech do krzyża. Jedynym problemem jest nieznajomość Jego osobiście. Jedynym problemem, który oddziela człowieka od Boga, jest egocentryzm. Ale jest zwycięstwo. Przyjacielu, jeżeli oddasz życie Jezusowi, jeżeli zapragniesz realnie spotkania z Nim, będziesz wolny od potępienia, od odrzucenia, od dragów, od egocentryzmu. Będziesz wolny od samego siebie. To jest nieprawdopodobne, przyjaciele. Ja stoję tutaj jako żywy dowód na to, że Bóg jest. Uwierz w te słowa, a będziesz zbawiony. Uwierz w te słowa, przyjaciele. 2000 lat temu Bóg zszedł na ziemię, żeby pojednać się z upadłym człowiekiem. Nasi praojcowie zawalili sprawę w Edenie, ale Jezus jest rozwiązaniem. Przyszedł. Przyszedł, słuchajcie, patrzę na HM. Ten skrót teraz widzę, takie fajne rozwinięcie. Herod mógł. Przyjaciele, jak Jezus był mały, Herod mógł go dojechać, ale on go nie dojechał. Wywinął się Herodowi, nie został zgładzony. 33 lata Jezus Chrystus doświadczył wszystkiego jak człowiek. Wszystkiego, z wyjątkiem grzechu. Potem poszedł na krzyż. Został zabity dla Ciebie, przyjacielu, dla Ciebie Jezus został zabity, żebyś Ty nie musiał iść na sąd. Kiedyś będzie sąd nad tym światem. Już niedługo, przyjaciele, będzie sąd. Ja nie będę sądzony, ponieważ moje grzechy zostały osądzone w Jezusie, a Jego sprawiedliwość przypisana mnie. To wszystko z miłości, przyjaciele. Bóg tak pokochał człowieka. Bóg Cię tak pokochał, że Syna swojego dał. Dał dla Ciebie, żebyś nie musiał, nie musiała iść na sąd. Żebyś miała szczęśliwe życie. Wolę potępienia, żebyś patrzyła w lustro i mówiła, jestem piękna. A nie, nienawidzę tego obrazu. Jezus zapłacił cenę swoją świętą krwią. Przyjaciele, ja pojednałem się z Bogiem. Pojednałem się z Bogiem osobiście. Przyjąłem Go do swojego życia jako mojego Pana. Mojego Pana i Zbawiciela. I On mnie uwolnił od samego siebie. Umarłem wraz z Chrystusem. Żyję już nie ja, lecz On we mnie żyje. Patrzysz na Syna Bożego. Tak. A jak Cię to boli, przyjacielu, to jest religia. Religia. Diabeł jest mistrzem wykrzywiania prawdy. Mistrzem wykrzywiania prawdy. On wmawia Ci, że system zachowań, jakichś gestów spowoduje, że przekonasz Boga do siebie. Nie. Nie musisz Go przekonywać do siebie. Nie musisz przekonywać Boga do siebie. Po prostu oddaj Mu. Zaufaj Mu. To jest dobry ojciec. To jest dobry ojciec. To jest kochający ojciec. Może nie miałaś ojca w swoim życiu. Może byłaś pita. I poniżana. Ale to nie był ojciec, to nie jest prawdziwy ojciec. Prawdziwy ojciec to jest kochający Bóg, dobry Bóg, ojciec. Ja dzisiaj mówię do niego, tatusiu, tatusiu. I on mówi do mnie, co syneczku? Ja mówię, jest dobrze. On mówi, widzę, że jest dobrze. I tak się bujamy razem w miłości. Chcesz tak? Podejdź do nas.
Powiedz do nas, jeżeli poruszają Cię te słowa. Ja stoję tutaj, człowieku, mam, jest piątek, piąteczek, piątuno. Naprawdę nie mam nic lepszego do roboty, niż mówienie ludziom o Jezusie, bo Go spotkałem. Spotkałem Go osobiście. Znam Boga żywego. Znam Boga żywego. Spotkałem Go osobiście i On zmienił moje życie. W ułamku sekundy zasnąłem i powstałem z martwych. Widzę w lustrze. Kocham drugiego człowieka. Nienawidziłem muzułmanów. Ale kiedyś w muzułmańskiej dzielnicy uwierzyłem, będąc tam, uwierzyłem, że Jezu, Ty kochałeś tych ludzi i zobaczyłem człowieka. Wiecie, to nie jest problem. To nie jest problem tych ludzi. To jest problem z duchami tych ludzi. To jest problem z demonami. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, podejdź do nas. Położymy nasze święte ręce, zaznaczam, święte ręce i będziesz wolny, prawdziwie wolny. Bo jeżeli Chrystus Cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. Ja mam tę wolność. Mogę sobie śpiewać, tańczyć na ławeczce w centrum Warszawy i podkreślam, jestem zdrowo myślącym, racjonalnym człowiekiem. To pomóż tej Pani, co tam siedzi. Jeżeli Pani do nas teraz podejdzie na tym wózku, ja gwarantuję, na pewno Pani wstanie z niego. W ranach i sińcach jest uzdrowienie. W ranach i sińcach jest uzdrowienie. Również z każdej choroby. On wchłonął każdą chorobę. Jeżeli jest w Twoim życiu rak, jeżeli jest białaczka, jeżeli masz ból kolana, podejdź do nas tutaj i wypróbuj nas. Wypróbuj nas. To jest dobry Ojciec. On Cię kocha. Oszalał z miłości. Dał swojego Syna. Abyś, jeżeli w to uwierzysz, nie zginął na wieki.